jak trudno nam docenić wpływ doświadczeń i wpływ konsekwencji doświadczeń z dzieciństwa na nasze dorosłe życie. Często słyszę o tym, jak ważne, jaką dużą potrzebę posiadamy w tym, żeby oddzielić grubą kreską to, co się zadziało w naszym dzieciństwie, to, co zadziało się w naszym minionym życiu, od tego, co dzieje się dzisiaj, tu i teraz. Chcę dzisiaj powiedzieć o kilku ważnych konsekwencjach, a może nawet o grupach tych konsekwencji, które swoje źródła i doświadczenia mają w doświadczeniach z dzieciństwa. Możemy sobie wyobrazić, że jako ludzie jesteśmy zamrożonymi różnymi doświadczeniami, które tworzą naszą całość. Każde przeżycie, każda trauma, każde doświadczenie, które miało dla nas większe znaczenie, czasami jest takim elementem zamrożenia, które tworzy w naszym ciele, w naszym funkcjonowaniu, w naszym życiu jakiś rodzaj ślad doświadczenia, które w całości tworzy taką posklejaną papkę, chaotyczną, z której nic nie wynika, a bierze się to z tego, że często posiadamy bardzo dużo lęku i strachu związanego z minionymi doświadczeniami i z lękiem i strachem przed sięganiem do tych emocji, bojąc się, że rozpadniemy się, że będzie nam trudno, że będziemy źle się czuli, albo tego, że to jest na tyle bolesne, że nie chcemy do tego sięgać. A często jest to konieczne, żeby zrobić krok naprzód. Te trzy grupy różnych konsekwencji to jest to, że pierwsza grupa tych konsekwencji tworzy obraz własnego ja. Mając trudne i doświadczenia takie mało przyjemne i przyjazne z ważnymi postaciami w naszym życiu, tworzy się pod wpływem tych doświadczeń negatywny i wrogi obraz siebie. Myślimy o sobie w kontekście, że jesteśmy niedoskonali, że jesteśmy niefajni, że jesteśmy beznadziejni, że nic nie potrafimy i nie poradzimy sobie w życiu. Takie myślenie o sobie powoduje to, że trudno nam jest ruszyć z miejsca i trudno nam jest być dla siebie dobrym. Czasami, jeżeli te doświadczenia z dzieciństwa były przyjemne i przyjazne, zaczyna się budować w nas i wtworzyć taki pozytywny obraz. Jako osoby, która kocha, która myśli, która zasługuje na szacunek, która ma prawo wybierać sobie przyjaciół, która ma prawo sugerować się tym, że wchodzę w relacje z osobami, które dla mnie są interesujące, a nie na przykład tym elementem strategicznym wejścia w relacje, jest to, że ta relacja musi być bezpieczna. Bezpieczna ze względu na to, że nie chcę powielić jakiegoś wzorca, czegoś, co dobrze znam swojego dzieciństwa. Drugą grupą jest obraz innych ludzi. Obraz ludzi, który jest raniący, krzywdzący, jak ludzie w naszej głowie, w naszym wyobrażeniu zaczynają być konstruowani jako wrodzy, agresywni, na których trzeba uważać, których trzeba kontrolować i których trzeba unikać, żeby nie doświadczyć czegoś nieprzyjemnego. To wszystko jest jakby budowane często na płaszczyźnie różnych negatywnych i bolesnych doświadczeń, w których doświadczaliśmy upokorzenia, w których może doświadczałeś lęku, strachu, doświadczałeś przemocy i dzisiaj tym elementem strategicznym wejścia w relacje jest to, żeby wchodzić w relacje z bezpiecznymi ludźmi. A trudno jest sugerować się w życiu tylko bezpieczeństwem w momencie, kiedy kochamy nie dlatego, że ktoś jest bezpieczny, ale kochamy ze względu na to, że ta osoba nas interesuje, że ta osoba nas pociąga, że chcemy z tą osobą spędzić życie albo jakąś część swojego życia i chcemy, żeby było nam dobrze, żeby budować relacje oparte na zainteresowaniu sobą wzajemnie,
na tym, że ta osoba nas interesuje, a nie tylko tym elementem, żeby było bezpiecznie. Trzecią grupą, o której chcę powiedzieć, to jest obraz świata. Obraz świata, który tworzy wyobrażenie świata nieprzewidywalnego, zagrażającego, świata, które trzeba kontrolować i którego trzeba się obawiać, bo dobrze w życiu już było. A teraz może mnie spotkać wszystko, co najgorsze. I taki obraz świata często jest jakby związany też z tymi trudnymi doświadczeniami, które z jakichś powodów trudno nam jest przepracować, wyjąć je na światło dzienne i zobaczyć, że tak nie wygląda świat, a to jest jakiś rodzaj naszego śladu doświadczenia, który w nas żyje. I psychoterapia właśnie jest taką przestrzenią, w której tworzymy przestrzeń do tego, żeby móc bezpiecznie spotkać się z śladem doświadczenia i ze sobą z tego śladu doświadczenia, z tymi przeżyciami, przerażeniem, strachem, po to, żeby móc w dobry i bezpieczny, konstruktywny sposób zmienić to doświadczenie i nauczyć się żyć w taki sposób, żeby nie było tylko bezpiecznie, ale żeby było też nam dobrze, żeby wyznaczyć granice. I dlatego chcę ci powiedzieć, że jeżeli czujesz, że twoje dzieciństwo zaczyna tobie ciążyć w twoich doświadczeniach i przez to nie jesteś w stanie zrobić kroku naprzód, to zadbaj o siebie. Poszukaj dla siebie wsparcia i poszukaj dla siebie bezpiecznego miejsca, w którym będziesz w stanie zaopiekować się swoim wewnętrznym dzieckiem.